Siemaneczko, witam was serdecznie z tej strony, oczywiście Anioł. W tym odcinku zobaczymy sobie, jak radzą sobie, w sumie jak poradzili sobie członkowie VP22 w turnieju doskonałości. Mecze grupowe już są za nami, z tego co kojarzę. Tutaj już widzimy Roya, dostał się do kwalifikacji, przeszedł kwalifikację chyba. W każdym razie Roy wyszedł z grupy, no i przeszedł dalej do drabinki. Ale czy wszyscy mieli tyle szczęścia? Zaraz to sprawdzę. Dostało się chyba 5 od nas. Jeden tutaj się nie dostał. Drugi się nie dostał. Trzeci się nie dostał. Póki co jedynie Roy w grupie drugiej przeszedł dalej od nas. Tony również nas zawiódł. Tony. Nasi byli tylko w grupie pierwszej. W dywizji pierwszej, przepraszam. No i w dywizji drugiej. I z grupy wyszedł jedynie Roy. Co więcej, Roy wyszedł tutaj, jak widzimy, z kompletem punktów. 3 punkty to maksimum, więc na pewno będziemy mu tutaj kibicować, żeby bronił naszego honoru. Ale nie o tym jest ten film. Sprawdźmy, jak nasi poradzili sobie w fazie grupowej. Może zaczniemy od grupy pierwszej, zobaczymy, jak poradził sobie Bob. Nie pytajcie mnie, dlaczego tak tutaj nazywamy tego gracza. Może jeszcze wspomnę o zasadach dla tych, którzy nie wiedzą. Gracze, którzy się zakwalifikowali, ustalają sobie 5 formacji i grają do 3 zwycięstw. Jeśli taki gracz wygra 3 bitwy, wtedy wygrywa całe starcie i dostaje 1 punkt. Tutaj widzimy, Bob przegrał 3 mecze na 3. Może przeklikajmy sobie, jakie tutaj były ustawienia. 2 tanki, 2 strzelców oraz 1 mag na 3 razy tanka, grał 3 razy tanka. Ciekawe ustawienie. Jak widzimy, to ustawienie się tutaj nie zmieniało. Dziwi mnie tutaj troszkę ta Indis. Wiecie co? Sprawdźmy, jak ta Indis sobie poradziła. Widzimy po wyniku, że sobie nie poradziła. Ale zobaczmy, jak przebiegało takie starcie. Z tego co wiem, gracze wybierają na oślep te formacje, więc nie widzą, na którym rzędzie przeciwnik postawi jaki legion. Więc tutaj widzimy, nawet kawaleria była brana pod uwagę, ale Tork, który jest bardzo tutaj ważnym przedmiotem, zrobił swoją robotę. Został tutaj ograny formacją. Bob. Tak naprawdę, no, widzimy tutaj, że ta kawaleria wystawiona do walki nie spełniła swojego zadania za dobrze. Nie ma co tutaj dłużej oglądać. Goresz ginie, kawaleria ginie, 4 legiony, które potem ruszą na te 3 legiony. Pomimo tego, że mamy tutaj Garuda, on nie wytrzyma tego napięcia, które za chwilę go spotka. Szczególnie, że z drugiej strony mamy tutaj jeszcze Goresza, no i przede wszystkim Mogro, który będzie to HP redukował. Obejrzymy sobie to starcie do końca. Podejrzewam, że gdy ten Garud upadnie, to już będzie kompletny koniec. Z reguły tak jest, że gdy tank upada i z drugiej strony tank ma przynajmniej te 25% HP, nie ma co zbierać po przeciwnym legionie. No tak jak mówię, Forondil tutaj był impostorem w tej formacji, w tym ustawieniu. Garud zaraz upadnie, no i będziemy świadkami rzezi niewiniątek. Syndrion nie jest też jakiś wybitny. Nie wiem, dlaczego nie mamy tutaj właśnie Magrat. Magrat robi zdecydowanie więcej. Co więcej, powiem, że w tym trybie nawet Niko plus Kinara robią naprawdę dużo roboty. Każde debuffy mają tutaj znaczenie moim zdaniem. Syndrion to czyste obrażenia. Bez debuffów tych obrażeń mu mimo wszystko i tak brakuje. Sprawdźmy jeszcze, jak sobie poradzili. Tutaj właśnie wcześniej wspomniany Syndrion. Syndrion jest przebudzony. O, był tutaj z Zajdą. To jest na pewno duży plus. Zajda na pewno mu pomaga bardziej niż Fregar. Mimo wszystko widzimy tutaj, co było kluczem do porażki. Ten nieszczęsny marsz kawalerii.
Loak zdominował tutaj Boba totalnie. La Enderin, tutaj była bardziej wyrównana walka, nawet raz udało się Bobowi wygrać. No i tutaj Blood Fallena zdominował Bob. Niestety to było za mało, żeby wyjść z grupy. Sprawdźmy, jakim ustawieniem w ogóle tutaj grali jeszcze. Dwa razy tank i dwa razy strzelec, jeden mag. Coś bardziej podobnego. Tutaj już chyba było bez udziwnień. Chociaż nie. Mamy tutaj Forondila, no. Jak widzicie tutaj. Nie ma kawalerii, jest zwycięstwo. Jest kawaleria, nie ma zwycięstwa. No niestety. Chociaż tutaj nie ma kawalerii i jest porażka, więc zerknijmy sobie na szybko, co tutaj się wydarzyło. Może nie będziemy oglądać całego starcia. Ła, fajne tutaj ustawienie z tyłu piechoty, przez co piechota przeciwnika, w tym przypadku Boba, musi biec dłuższy dystans, a piechota biegnie szybciej niż chodzą strzelcy oraz magowie, przez co legiony właśnie strzelców oraz magów, chociaż tutaj mamy trzy razy strzelców, zadają wcześniej obrażenia właśnie tej piechocie, która dobiegnie szybciej. Dlatego takie ustawienie z tyłu naprawdę parę tych sekund obrażeń może nam zagwarantować. Tu już właśnie jeśli chodzi o formację, dlaczego niektórzy właśnie ustawiają z tyłu tanków, to jest takie moje rozumienie tego. Sam również to stosuję. Niestety moi tankowie nie są zbyt mocni. Aczkolwiek wracając tutaj do pojedynku, właśnie widzimy trzy razy strzelców, co jest ciekawe ustawienie. Szkoda, że właśnie tutaj nie ma nigdzie. Zamiast tej Indis, gdyby tutaj była... W ogóle co to jest za przedmiot, moi drodzy? Poskramiacz smoków na Garwoodzie i Indis, którzy nie mają obrażeń z umiejętności wpadania w szał, nie jest to dobrym wyborem. Osobiście uważam, że przedmioty pod atak mogą mieć sens, ale w przypadku, gdy nasz bohater zadaje jakieś obrażenia, bo wtedy podnosimy te obrażenia naszego bohatera. A tutaj leczenia nie podniesiemy tym artefaktem. Dlatego, no, tutaj zły dobór, powiedziałbym, artefaktu. Chociaż to ustawienie było już zdecydowanie ciekawsze, tutaj powiedziałbym, że nie zagrał właśnie ten Garwood. Zresztą widzieliśmy, jak szybko upadł. Widzimy zresztą, że nie zrobił absolutnie nic. Pupil naprawdę fajny, ale ten artefakt, no i Indis akurat do tego meczu nie siadła. No ale gracze wybierają formację na ślepo, więc nie mógł wiedzieć, że spotka trzy razy strzelców. A Eliana naprawdę jest fajną kontrą, jeśli ktoś gra wyłącznie, tylko i wyłącznie strzelcami. Sprawdźmy sobie jeszcze mecz Boba, w którym to właśnie Bob używał kawalerii i zwyciężył. Przechodząc do tego starcia tutaj, no kawaleria Boba również się nie popisała, bo wpadła tutaj na piechotę. Z drugiej strony widzimy tutaj Garwooda, który no, obrażeń za wiele nie zrobi, szczególnie, że to jest chyba z Indis Garwood. Ciekawe, no znowu pech. Tutaj jakby był Garwood, chociaż nie, no ten Legion i tak by szybko padł, za szybko by padł. Ta kawaleria w ogóle tutaj nic nie robi. Trochę dziwne to ustawienie tej kawalerii. Jak widzieliśmy, w obu przypadkach kawaleria Boba za dużo się tutaj nie napracowała, nie zrobiła zbyt wiele. Garwood również tutaj za wiele może nie zrobił, ale odciągnął tę uwagę dosyć długo. To może być uznane za dobrze wykonaną robotę. Tutaj widzimy miękki marsz Danfela oraz Mogro. Z jednej strony mamy 2 DPS-ów, z drugiej 3 DPS-ów. Jeśli ten marsz upadnie, tak jak mówię, jeśli piechota ma powyżej 20-25%, jest to praktycznie zawsze zwycięstwo. Bo mamy tutaj... Bo nasze legiony mogą zadawać obrażenia praktycznie za darmo. Chociaż tutaj Hosk Kinara nie jest najlepszym celem, jeśli chodzi o pierwsze... Jeśli chodzi o pierwszy legion, któremu chcemy zadawać obrażenia. To ciekawe, tutaj Syndrion.
syndrom przeciwnika padł równie szybko. No i tutaj Lilia już dokończy dzieła zniszczenia. Magrat nawet nie podeszła, nie zdążyła podejść. Jakbym miał to na szybko przeanalizować, to ten niedźwiedź nie nadaje się do Danfela, totalnie, absolutnie. No, widzimy tutaj, że Syndrion naprawdę robi obrażenia z Zajdą i tym przedmiotem, który jest przeciwko tankom. Uważam właśnie, że taka meta antytank jest tutaj naprawdę fajna i ten przedmiot jest, pozłocona kusza jest naprawdę bardzo ważna w tym turnieju, żeby przebić się przez tych tanków. No i pomimo tego, że ta kawaleria totalnie się nie sprawdza, to Garwood tam zatrzymał te legiony naprawdę długo, dzięki czemu powiedziałbym, że Bob zwyciężył, chociaż zwyciężył również dzięki temu, że ten gracz nie miał pełnych legionów. Tutaj maksymalna wartość to 300 tysięcy. Nie wiem czemu tutaj gracz wystawił tylko 256 tysięcy, ale to już nas nie powinno obchodzić. Przejdźmy do kolejnego zawodnika. A kolejnym zawodnikiem jest tutaj Roy. Roy widzimy tutaj, no, nie dał szans przeciwnikom. Tam tylko raz wypuścił zwycięstwo z rąk. Aż sprawdzimy sobie, co tutaj nie zagrało. Patrząc na ten wynik tutaj w fazie grupowej, naprawdę można być pełnym podziwu dla Roya. Zobaczmy sobie w ogóle, co tutaj przeciwnicy mieli. No i co Roy miał oczywiście. Dwa razy strzelcy, tak jak mówię, Kinara, Niko, naprawdę fajnie się tutaj sprawdza. Szczególnie, że musimy walczyć z legionami piechoty. Pokonanie piechoty bardzo często równa się ze zwycięstwem. Co my tutaj mamy? Madlen z Garwoodem odciągają 4 DPS-ów aż. Mają oczywiście tutaj ten przedmiot, którego nazwy nie pamiętam, ale jest na pewno mocny. Dużo HP, odporność na ataki dystansowe, świetny przedmiot. Zresztą widzimy tutaj różnicę w wytrzymałości, jak długo tutaj potrafi Legion Madlen z Garwoodem wytrzymać, a tutaj Legion Goresha i Skogul ginie zdecydowanie szybciej. A mamy z tej strony tylko 3 DPS-ów. Tutaj mamy aż 4. No, nie ma tutaj szans. Jak ten Legion zginie, to już jest kompletny easy win. Ale żeby tradycji stało się zadość, obejrzyjmy sobie do końca i zobaczmy, jak ten Goresh wpadnie tutaj w legiony przeciwnika. Nawet Madlen w ogóle się jeszcze utrzymała. Tak długo, tutaj już prawie minuta 20 na zegarze. A Madlen jeszcze się utrzymała. Podejrzewam, że ten Goresh nawet nie zginie. Tutaj 3 razy mag na 2 razy strzelec. Raczej nie będzie co zbierać po tym przeciwniku. W ogóle mamy tutaj Alwyn z Ateusem, co ciekawe. Bardzo dziwne. Bardzo dziwny marsz. Totalnie powiedziałbym, że słaby. Zdecydowanie lepiej by tutaj wypadł, gdybyśmy mieli tutaj Indis chociażby z Ateusem i trochę tych debuffów. Alwyn totalnie się nie sprawdza w tym trybie i w ogóle się nie sprawdza. Poza pierwszym sezonem chyba nikt go nigdzie nie używa. No, Roy się tutaj przejechał po przeciwniku. Niemalże pełne legiony. 3 pełne legiony DPS-ów. Zbyt łatwo tutaj poszło. Ciekawi mnie ta porażka, no musimy zobaczyć, co tutaj nie zagrało. Chyba ta kawaleria tutaj nie zagrała, bo dostanie fokus z tego względu, że Goresh wybiegł szybciej i odciął, wybiegł za połowę, przez co ta piechota nie mogła pobiec dalej. No i Legion Kawalerii był szybszy i skupił na sobie właśnie ten fokus 4 DPS-ów. Więc już mamy odpowiedź. Legion Kawalerii tutaj nie zagrał. No, szybki Goresh, szybka Skogul zdecydowanie tutaj, można powiedzieć, że wygrała to starcie. No bo w tym momencie Roy walczy 4-5. Żeby sobie jakoś poradzić z taką sytuacją jak ta, musimy albo dać naszemu Goreshowi prędkości troszkę, żeby biegł szybciej w stronę przeciwnika, dzięki czemu szybciej skupi fokus na sobie,
przez co być może istnieje szansa, że nasz Legion Kawalerii nie złapie tego fokusu i będzie trochę wolniej za naszym Goreszem i Skogul. Ewentualnie musimy zabrać każdy rodzaj prędkości na naszym bohaterze od kawalerii. W jego drzewku nie możemy dać żadnej prędkości, wtedy będzie wolniejszy. No i wtedy z reguły piechota powinna ten fokus dostać pierwsza, no i nasza kawaleria na tyłach powinna robić to, co do niej należy. Tutaj już nie ma co patrzeć, kompletne zwycięstwo, kompletna dominacja tej bitwy. Impostorem okazał się Danfel oraz Mogro. Sprawdźmy na ich obrażenia. Mimo wszystko coś tam zrobili, ale naprawdę mało. Sprawdźmy w ogóle, czy ten Legion Kawalerii gdzieś tutaj wpadł w dobrym momencie i zrobił swoją robotę. Tutaj jest zwycięstwo i mamy Danfela oraz Mogro. No i raczej jest to Legion Kawalerii. Tak, mamy tutaj Legion Kawalerii. No i tym razem trzy razy fokus. Mimo wszystko jakimś cudem udało się tutaj Royowi zwyciężyć. Tak jak mówię, no ma za wolnego Goresza. Odcinają go tutaj na połowie. No i dostaje fokus Danfel. Albo ma za szybkiego Danfela. Musi na pewno zabrać trochę prędkości kawalerii. Dodać tej prędkości piechocie, żeby pierwsza łapała fokus. No i wtedy ten Danfel z Mogro naprawdę będą mogli zrobić dużo, dużo roboty na tyłach wroga. Na szczęście to, co się tutaj wydarzyło, ta Madeleine zginęła bardzo szybko. No i mamy tutaj odpowiedź, mamy tutaj przedmiot na obrażenia na Madeleine. Szczęście w nieszczęściu tutaj spotkało Roya, że trafił na jakiegoś noba. Bo tutaj również byłaby porażka. Troszkę impostuje tutaj ten Danfel go, ale przeciwnicy też pomagają. Tylko że dalej może nie być tak kolorowo. No i tutaj, tak jak zawsze mówiłem, dwóch tanków tu nawet się dostało do DPS-ów. Totalny win. Nie ma co oglądać. Jeśli tank się dostanie do DPS-a, to jest już kompletne zwycięstwo. No i tak jak mówię, jeśli chcecie używać przedmioty na obrażenia, używajcie ich, ale na bohaterach, którzy zadają obrażenia. Tu nawet ten niedźwiedź nie mógł zadać obrażeń, bo on zadaje obrażenia, gdy nasz bohater zada obrażenia od umiejętności wpadania w szał. Kompletny noob, łatwa grupa. No i mamy odpowiedź, dlaczego Roy tutaj miał praktycznie same zwycięstwa. Kolejny gagatek to Jiso bądź Max, nie wiem kto to jest w ogóle. Ludzie zmieniają te niki. Tutaj trzy razy porażka, same porażki, coś niedobrego. Co się tutaj wydarzyło? Czy była tutaj grana kawaleria gdzieś? Chyba nie. A jednak, była grana kawaleria. Zobaczmy sobie, co tutaj... Lubię patrzeć na legiony kawalerii, jak impostują innych, dlatego zerknijmy sobie na to. Oj, dwa razy kawaleria. I jeden raz mag. Aż dziwne, że to przegrał, szczerze mówiąc. Powiedziałbym, że to powinien być win. Mimo wszystko coś tutaj nie zagrało. Może bohaterowie są zbyt słabi. W ogóle nie wiem, czy Alistar nie ma tutaj przedmiotu. Być może mamy tutaj odpowiedź. No bo z reguły, jak dwa legiony kawalerii wpadną na tył, to powinno być tutaj jakiś niuk polecieć, a tutaj nie ma tego. No i szkoda, bo chyba jeden Legion bił jeden... Bakshi bił Hoska, a Emrys bił... Alistar bił... Lilię. No i niestety nie zgrali się tutaj, co poskutkowało porażką. Szkoda. Gdyby bili jeden cel, byłoby łatwiej, ale raczej nie byłoby kolorowo. Tak czy siak. Kawaleria się tutaj nie zgrała. Sprawdźmy, czy miał przedmiot, bo może nie wyświetliło nam w tym trybie. Nie miał przedmiotu w ogóle. Indis z Alistarem. O matko boska, co tutaj się dzieje? Co tutaj się stało? Co tu się stanęło? Nie no, Lilia nie mogła tego uciągnąć solo.
Emrys, Bakshi zrobili troszkę roboty, ale za mało, za mało. Tutaj kompletna porażka. Ten Legion tutaj był impostorem. Niestety, sprawdźmy sobie resztę pojedynków. Tutaj wygląda w miarę normalnie, chociaż ta Indis tutaj z Kinarą. Powiedziałbym, że niko lepszy. Szczególnie, że tak jak mówię, musimy najpierw pokonać tanków. Jeśli się przebijemy przez tanków, wtedy mamy duże szanse na zwycięstwo. O, i mieliśmy tutaj fajne użycie przedmiotu. Tej nowej tarczy. No i czy tutaj dostają obrażenia te trzy legiony? Chyba tak. Chyba Mogro będzie miał tutaj popisóweczkę. Dokładnie piękne użycie tego przedmiotu. Nie wiem, czy tak to wygląda, czy tutaj coś się zbugowało, ale Mogro tutaj coś działa, jak widzicie. Kinara obrywa, Lilia obrywa. No i tutaj jakiś legion tanka był, którego nie widzę. Madeleine tam jest. Madeleine akurat mało obrywa, ale no, powiedzmy sobie szczerze, ładne wejście Danfela. Goresz z tej strony upadł. Teraz upadnie Bertrand. No i pomimo tego, że mamy tutaj Madeleine prawie na pełnym zdrowiu, to co Mogro zrobił tutaj na tyłach temu Legionowi, tym dwóm Legionom DPS-ów, to jest w ogóle brak słów. Nie ma co tutaj gadać, pięknie tutaj, piękne użycie tarczy, wejście w dwa DPS-y. Idealnie to było rozegrane. Lilia tutaj musi upaść. Powiedziałbym, że MVP, prawdziwy MVP tego starcia to Danfel oraz Mogro. Chociaż tutaj nie było Mogro, a takie obrażenia tam zostały zadane, aż dziwne. Czyżby Madeleine aż tyle zadała? Być może to niedźwiadek zadał takie obrażenia. Szkoda, że nie możemy zobaczyć tego pupila, bo tam wydarzyło się coś dziwnego. A być może stało się tak, że Syndrion tam zadał te obrażenia Legionom dystansowym. Bo myślałem na początku, że tam jest Mogro. Te obrażenia były jakieś spore. Sprawdźmy to jeszcze raz. Syndrion powinien bić Madeleine, aczkolwiek Madeleine miała pełne zdrowie. Więc być może ten Syndrion zmienił cel. Nie mam pojęcia, co się tam stało. Ale obrażenia, które tutaj otrzymały Lilia oraz Kinara, były naprawdę przepotężne. Nie wiem, skąd się one wzięły. Nie mam naprawdę pojęcia. Ale zobaczcie sobie. Tu 200, tam 200, 400, 300. Kilkanaście, kilkadziesiąt sekund spędzonych w takiej walce skutkują tym, czym skutkują. Bardzo dziwne interakcje, ale jestem ciekaw tej tarczy w innych starciach, więc musimy to zerknąć. Musimy sobie zerknąć na tego gracza. Danfel, Madeleine cały czas, cały calutki czas. Danfel z Madeleine. Nie wiem, czy to nie było to starcie. Nie, to jest inne starcie. Ale no mamy tutaj Danfela, który wpadnie na tyły. Znowu Danfel tutaj wpada na tyły. Znowu pewnie fokus dostanie Lilia, która nie została odrzucona przedmiotem. Strzelcy nasi tutaj biją raczej Madeleine, więc tutaj chociaż jest tyle dobrego. Ale Madeleine obrywa od Danfela. No i w ogóle Lilia chyba bije tutaj Goresza. Bardzo dziwne interakcje nadchodzą z tą tarczą. Bardzo dziwne interakcje. Wszystko jest przerywane, fokus jest łapany od początku. Trochę randomowości daje ta tarcza, ale widzimy, jak mocna jest. Jak jest naprawdę mocna. W ogóle Madeleine tutaj upadnie. Potem upadnie Lilia, bo dostanie fokus od Syndriona. Nie, fokus został przerzucony na tanka. No ale trzy prawie zdrowe DPS-y na praktycznie 2 DPS-y, bo Lilia jest już na resztkach zdrowia. Nie mogło to się skończyć inaczej. No, w tym starciu, czy można było zrobić coś lepiej? Sprawdźmy może jeszcze na ustawienie, chociaż wątpię, czy dało się zrobić coś lepiej. Przedmioty i bohaterowie, tutaj nie mam zastrzeżeń.
Może poza tą Kinarą i Indis? Sprawdźmy jeszcze to ustawienie. Czy można było to ustawić coś anty-Danfela? Zdecydowanie ten tank powinien być z przodu. Wtedy tutaj być może na połowie by został zatrzymany. Ale prawdopodobnie i tak zostałby przepchnięty pod legiony naszych DPS-ów. Więc na Danfela, który ma tarczę, raczej starajcie się postawić legion piechoty tuż na samym przodzie, no bo wtedy widzicie, im dalej ustawicie legion piechoty, tym Danfel pobiegnie dalej, co skutkuje tym, że za pomocą tarczy przepcha was praktycznie pod samą ścianę. Musicie tego unikać. Ustawienie tutaj również zawiodło. No i zamiłowanie do Indis również tutaj zawiodło. Sprawdźmy, co zrobił Jimmy, że tutaj się nie dostał. Jimmy również same porażki. Ajajaj. Ale miał mocnych przeciwników, sam też nie ma jakiejś mocy. Sprawdźmy sobie na moce. No, Roy tutaj prawie max. 30, prawie 32 to jest max, więc 31,5. Ja uznaję, że to jest max. Każdy powyżej to git. 31,5, no tutaj Bob był na pewno faworytem, niestety tutaj kawaleria troszkę się nie spisała. Być może w ustawieniu również coś nie zagrało. Sprawdźmy na Jimmy'ego, co tutaj się wydarzyło. Oj, Jimmy miał naprawdę mocną grupę samych kotów. Sprawdźmy jeszcze na jego ustawienie. Mamy tutaj Alvina. Niestety. Mamy Mogro. Zobaczmy sobie na Mogro. Co tutaj Mogro zrobił? U Jimmy'ego nie będziemy oglądali wszystkich, no bo nie ma tutaj kawalerii za bardzo. Madeleine z... Kto tutaj jest? Danfel? Nie, tutaj jest Garwood. Madeleine Garwood tutaj zatrzymuje 4 DPS-y. W ogóle mamy tutaj 3 razy tanka. Granie tanków jest fajne, bo mamy tutaj obrażenia z otoczenia dodatkowe. Razy 2 to tutaj są plus 2% obrażeń od wszystkich legionów, które go biją. No, Garwood tutaj nie przetrwał. No i znowu mamy na Garwoodzie przedmiot pod obrażenia. Aj, coś tutaj mamy. Mamy braki chyba w przedmiotach. Nie wiem, czy Syndrome ma w ogóle jakiś przedmiot. Więc braki w przedmiotach są dosyć duże. Fajny tutaj, ten przedmiot jest bardzo fajny. Jorgantis. Reszta przedmiotów jest git, no ale totalna dominacja, pewnie tutaj nikt nie zginął. No, 5 legionów przeżyło, 5 legionów wróciło ze tarczą, także prawdziwy tutaj Spartanin. Chociaż ma tutaj hełm rzymskiego Centuriona, jak się nie mylę. Sprawdźmy sobie jeszcze jeden meczyk u Jimmy'ego, co tutaj się wydarzyło. Także szybkie tutaj zerknięcie. No nie, no Syndrome nie ma przedmiotu, to się wydarzyło. I artefakt pod obrażenia na Garwoodzie, to też się wydarzyło. No, nie ma co patrzeć tutaj. Niestety. Tutaj bardzo fajne, bardzo ładne przedmioty. Najlepsze przedmioty, jakie można sobie wymarzyć. Może poza tym przedmiotem, chociaż ten przedmiot po użyciu po bliskim legionom daje 40% obrony. Jest naprawdę potężny, ale Jimmy nie miał tutaj szans. Bez szans, no niestety. Brak artefaktu na Syndrionie, brak pupila na Syndrionie, to nie mogło się skończyć inaczej. Reszta przedmiotów naprawdę fajne, może poza tym pupilem i tym przedmiotem. Te 3 legiony spoko, tutaj bym wymienił tego Alvina, nawet za Ateusa. I Ateusa dałbym do Lili, a Waldyra z Velynem w innym legionie. Tak bym to tutaj zrobił. Reszta legionów naprawdę spoko. Tutaj impostorem okazał się Syndrion. Sprawdźmy jeszcze, co odwalił Tony, że ma tutaj praktycznie same porażki. Chociaż ma jedno zwycięstwo, udało mu się 2 zwycięstwa. Więc może zacznijmy od tego zwycięstwa, żebyśmy tutaj wyciągnęli wnioski. Oj, chyba tutaj były 3 razy kawaleria grana. Bardzo ciekawe starcie. Aż sobie obejrzymy, co tutaj się wydarzyło. Przedmioty wyglądają ok. U Tonego.
A jednak nie, mamy dwa razy, nie, trzy razy kawaleria, jeden tank, jeden strzelec. Ciekawe połączenie Madeleine z Hoskiem. Bardzo wytrzymałe, ale no, obrażeń z samego ataku tutaj nie mamy zbyt wiele. A jak dobrze doskonale wiemy, najważniejsze jest położenie do spania tanków przeciwnika. Tutaj z Hoskiem, a szczególnie z Madeleine, tego nie zrobimy, jest to bardziej marsz pod kontratak. Niestety, skupiając się na samym kontrataku, raczej nie będziemy mogli mieć dobrych osiągów w tym trybie. Kinara byłaby tutaj zdecydowanie lepsza, chociaż też to nie jest jakiś antytank marsz. No tutaj dwa legiony kawalerii leżą, ten legion zaraz padnie, tank padnie. No i ten Hosk na samym końcu również będzie musiał upaść. Także zwycięstwo bardzo gładkie. Sprawdźmy sobie, jakie obrażenia zadał ten marsz strzelców. No nie są to jakieś mocne obrażenia. Bardzo długo czasu bił legion Goresza i Skogul, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam. No niestety, ten marsz może być fajny na open field, ale tutaj zdecydowanie raczej bym czegoś takiego nie wystawił. Ale sprawdźmy sobie inne starcie Tonego z tym przeciwnikiem, bo jednak Tony mimo wszystko przegrał, więc coś się tutaj musiało wydarzyć. No tu już mamy bardziej normalne, standardowe ustawienia, jak widzimy. Hosk, Kinara, Hosk. Chociaż tutaj wygrał Hosk, Madeleine. Sprawdźmy sobie to. Nie, no to bardziej trolling marsz. Aż dziwne, że coś się tutaj stało niedobrego. Dwa marsze piechoty. Chociaż nie, tutaj jest akurat w marszu piechoty, to jest spoko. Nawet w tym trybie. Bardzo duże obrażenia z kontrataków. Ten pupil też zadaje tutaj spore obrażenia. Uderza krytycznie. Naprawdę, naprawdę potężny, potężny pupil. Zobaczcie, jak ten pupil tutaj tłucze. Co chwilę gdzieś jest czerwono. Goresz upadnie. Mamy tutaj kuszę, która jest, nie wiem na którym poziomie, ale jest to naprawdę potężny przedmiot przeciwko tankom. Mamy tutaj marsz Bertrand z Toharem. Również fajny marsz na tanków. No i mimo tego, że ten Hosk upadł, gdyby jeszcze miał inny przedmiot, można byłoby tutaj zrobić więcej. Przedmiot pod piechotę zrobiłby zdecydowanie więcej, ale i tak tutaj Hosk zadziałał. Ten Hosk, ten pupil na pewno mnie ciekawi, co on tam miał. Chociaż tutaj też ten pupil, który jest na Goreszu, coś tutaj robi. Tutaj niedźwiedź brunatny. Byli w zasięgu tego niedźwiedzia. No i tutaj 2 na 3 to już bez żadnych szans. Ciekawi mnie naprawdę ten jaszczur, bo on bił naprawdę mnóstwo obrażeń zadał. Tony tutaj zniką. Wolałbym tutaj chyba Garwooda mimo wszystko, żeby stać jak najdłużej. Garwood jest naprawdę fajnym wyborem na ten tryb, żeby ustać jak najdłużej i najwięcej wytankować. Mimo wszystko, że ten marsz był 1 na 4, to zobaczcie, jakie obrażenia zrobił w porównaniu do dwóch innych tanków u Tonego. No i przede wszystkim Magrat, Zejda, no i ta kusza, która jest naprawdę potężnym przedmiotem. Myślę, że to jeden z najlepszych przedmiotów, jeśli chodzi o ten tryb, bo pomijanie HP przeciwników jest świetne. Zobaczmy sobie jeszcze jedno zwycięstwo Tonego, żeby tutaj nie kończyć tego odcinka smutno. Żeby nie kończyć go smutno. Tutaj 3 razy piechota na 2 razy piechotę. No i widzicie tutaj z tyłu ustawione legiony strzelców. Zanim doszły, zanim zaczęły zadawać obrażenia, Ton już tutaj przeciwnika bił. Te parę sekund zadawanych obrażeń szybciej może naprawdę skutkować w niektórych przypadkach nawet zwycięstwem. Chociaż tutaj powiedziałbym, że zbyt mała siła obrażeń, 0 obrażeń obszarowych, 0 debuffów. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj kuszę, ale sama Magrat chyba nie zdąży tutaj zadać
takie obrażenia, żeby położyć spać dwa tanki. Syndrion z Fregar to są czyste obrażenia. Więc tutaj też za bardzo nie pomoże zwyciężyć. No a tutaj Lilia. Na pewno Lilia tutaj zrobiła ogromne obrażenia. Mamy tutaj przedmioty, które zadają obrażenia AoE. I to nawet trzy takie przedmioty. Jestem ciekaw obrażeń Lilii. Myślę, że tutaj Lilia będzie MVP tego spotkania. Bardzo dobrze piechota Tonego zatrzymała trzy piechoty wroga w jednym miejscu, dzięki czemu Lilia mogła zadawać obrażenia obszarowe. Tutaj też te dwa legiony są blisko siebie. Jak Lilia zaraz uderzy, to nie będzie co zbierać. 19 tysięcy z kryta. No, przebudzona Lilia. Velen być może też. Sprawdźmy jeszcze te obrażenia Lilii, bo podejrzewam, że tutaj naprawdę MVP, chociaż wszystkie tutaj trzy legiony naprawdę zadały duże obrażenia. No i szczególnie widzicie tutaj porównanie Kinary z Niko do Fregar z Syndrionem. Również tutaj obrażenia były po stronie pary łuczników z sezonu pierwszego. Ale tutaj na pewno przyczynił się do tego przedmiot, bo ostrza cienia, tam chyba trzy legiony piechoty trafiły za kilkadziesiąt tysięcy, więc przedmiot tutaj również swoje zrobił. No zobaczmy sobie jeszcze jeden meczyk, bo Tony naprawdę ma spoko bohaterów, spoko przedmioty. Nie mam pojęcia, dlaczego tutaj mu nie wyszło. Jedyną zmianę, jaką bym tutaj zrobił, to właśnie Madeleine z Garudem, żeby wytrzymała jak najdłużej. Bo Nika i tak tych obrażeń za wiele nie zada. Ma fajny debuff, to prawda, ale jak widzicie, ona biega tutaj solo, więc nikt z tego debuffu nie korzysta. Więc zdecydowanie Garwood tutaj przynajmniej wytrzymałby trochę dłużej. Strzelcy dobrze ustawieni, fajne pary strzelców. Magowie topka, Goresz z Kogul topka, artefakty naprawdę dobre. No, może coś w ustawieniu, bo ta Madeleine ginie szybko, niby odciąga tych przeciwników na chwilę, ale Nika nie jest tutaj najlepszym wyborem. Na pewno Garwood sprawdziłby się tutaj lepiej. Być może jeszcze by żył wtedy, ten Goresz by upadł. To jakiś bug wizualny. Tamagrat jest gdzieś tutaj. No bo bardzo dziwne jest, gdy kawaleria wroga jest przy życiu dłużej niż nasz tank. Tak nie powinno to wyglądać. Więc po pierwsze, co jest tutaj złe, skoro ta Madeleine biegnie solo, to powinna być gdzieś z tyłu ustawiona, żeby nie łapać agro tak szybko, skoro i tak jest solo. Chyba że chcemy odciągać przeciwnika, to tak jak mówię, Garwood, Madeleine tutaj powinni biegać razem. Ta Nika tutaj chyba była niepowodzeniem, chociaż nie no, w sumie close. Gdyby tam była zamiast Niki, gdyby był Garwood, myślę, że mogłoby być troszkę inaczej, bo różnica tych starć jest naprawdę niewielka, a Nika nie ma tej przeżywalności. Podsumowując, Bob przegrał, bo używał tutaj kawalerii bardzo dziwnie. Roy wygrał, bo miał nobów. Jisoo przegrał, bo używał Indis. Jimmy przegrał, bo nie miał artefaktów na bohaterach. A Tony przegrał, bo miał do tego ustawienia tutaj Nikę zamiast Garuda. Gdyby tutaj był Garwood, naprawdę myślę, że mógłby powalczyć i tam parę spotkań na pewno by wygrał. Nie oglądałem wszystkich, oglądałem tylko te, które tutaj widzieliście, ale tamto, które było close, myślę, że zostałoby przypisane dla Tonego, gdyby tylko tam był Garwood. Niestety dalej przeszedł tylko Roy z VP, ale Roy za to ma naprawdę dobrych bohaterów, dobre ustawienie, używa artefaktów, kawalerię może jedynie poprawić troszkę, spowolnić ją, ewentualnie przyspieszyć swoją piechotę, żeby nie łapała agro i myślę, że będzie naprawdę nieźle. Sprawdźmy jeszcze jego przeciwnika, czym on tutaj pyka. Jego przeciwnik gra 3 razy tanka, więc topka. 3 razy tanka. Sprawdźmy w ogóle, jak to chodzi. Tutaj oglądaliśmy z Bobem. Zobaczmy, jak tutaj zagrał z tym przeciwnikiem, bo ten mu się postawił, więc zobaczmy, jak tutaj
Jego przeciwnik przyszły jeszcze się prezentuje. Ustawienie są spoko, więc to starcie może być naprawdę ciekawe. No i zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Czy mamy jakąś poradę dla Roya w tym ustawieniu? Danfell tutaj jest na wolnej linii. Ciekawi mnie teraz ta interakcja, jaka się tutaj pojawi. Chociaż nie, tutaj ma splątane te, nie ma tutaj tarczy, więc nieważne. No, ten marsz z tym przedmiotem jest na pewno wytrzymalszy. Dużo debuffów. Może być naprawdę ciężko. Chociaż tutaj ten Goresz... Hosk. Z kim on tutaj jest? Nie widzę tego, ale ten Hosk za dużo nie zrobił. Szczególnie, że był bity chyba przez 3 legiony. Teraz fokus łapie tutaj Mogro. Ale ta Madeleine bardzo szybko upada, a jest bita tylko i wyłącznie przez Magrat. Tak jak mówię, ten przedmiot po prostu topi tanków. Ten przedmiot jest wręcz wymagany do tego trybu. Nie ma co się oszukiwać. Ewentualnie, żeby to skontrować jakoś, to musicie jakoś ograć to kawalerią. Ale jak to zrobić? Na pewno nie jest to proste, żeby jakoś ominąć piechotę rywala i nie złapać za wcześnie fokusu. No tutaj to już łatwo, bo tak jak mówię, tank dostał się do DPS-ów, więc DPS-y szybko zginą, bo biją tanka, a nie biją DPS-ów, więc to tyle, tak? No i co możemy tutaj powiedzieć Royowi, jakbym ja tutaj grał na miejscu Roya? Po pierwsze, 3 tanków to są mniejsze obrażenia na jednego tanka. Mimo wszystko Magrat zdała dużo obrażenia tej Madeleine, z tego względu, że ta walka trwała dosyć długo. Więc ja tutaj chyba bym się uzbroił w oddech Jargentisa, żeby tych tanków trochę stopić. Chociaż te przedmioty są dziwne, nie wiem. Sprawdźmy jeszcze raz w grze, bo coś mi tu nie pasuje. Co to są za przedmioty w ogóle? Bardzo dziwne, nie wiem, czy to jest jakiś bug, ale widzicie tutaj, że mamy 2 razy ten sam przedmiot na 2 bohaterach. Bardzo dziwne, ale ten przedmiot jest najlepszy, ten przedmiot jest boski. Jeśli można używać tych samych artefaktów, co byłoby mega dziwne. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło, ale ten artefakt mógł być tak naprawdę tym czymś, co spowodowało, że on tutaj wygrał. Ten artefakt naprawdę daje dużo, dużo przeżywalności. Bardzo dziwna sprawa tutaj, że mamy 2 razy ten sam artefakt. Sprawdzę, muszę sprawdzić inne starcia tego rywala. No i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Mamy tutaj splątane płomienie. Bardzo dziwne, ten przedmiot jest 2 razy tutaj używany. Może zobaczmy jeszcze w ogóle na efekt tego. Czy te efekty się włączają, bo tam jest chyba napisane. Jeśli można używać 2 razy tych samych przedmiotów, musimy to zobaczyć jeszcze raz. Tutaj mamy marsz pierwszy. Zobaczymy, czy użyje. Splątane płomienie. Mogro Danfell. Splątane płomienie. Czy on ma 2 razy ten sam przedmiot? What the shit? No nic, w każdym razie ten przedmiot jest bardzo mocny, on daje dużo przeżywalności dla tanków, dzięki czemu nasze DPS-y zadają mniejsze obrażenia, nasze tanki giną szybciej. Nie wiem, czy mam jakąś poradę dla Roya, tak naprawdę. Oddech Jargentisa, wydaje mi się, że naprawdę na tego przeciwnika oddech Jargentisa must have. Spróbowałbym z oddechem. Bardzo dziwny przeciwnik, bardzo mocny przeciwnik, 2 razy ten sam przedmiot. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Jeśli ktoś z was wie, to też napiszcie w komentarzu. Mi nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za Roya, że go jednak położy do spania. No i reszta tych nobów to są raczej łatwo. Myślę, że trafił naprawdę na najmocniejszego przeciwnika, jakiego mógł z tych przedmiotów. Jeszcze ten tutaj z BDO jest taki dosyć mocny, jak widzieliśmy. Jeśli położy go do spania, to w finale podejrzewam, że będzie z Rimbaranem. Można powiedzieć, że mamy taki przedwczesny finał. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.